Spójrzcie na filmik, który przysyła Dusia. A gdzie ona jest? Eksploruje nieznaną dotąd podwodną grotę. Ależ tutaj są cuda! Wgram ten filmik do komputera, żebyśmy przyjrzeli się całej grocie. To chyba kalmar i jakieś tropikalne wodorosty. Dno jaskini jest purpurowe i pofalowane. Te małe zwisające skałki coś mi przypominają. To dlatego, że to są zęby, a to dno to język. Jakim cudem jaskinia może mieć zęby i język? Takim, że to nie jest żadna grota, Piniu. To jest rekin wielorybi. Dusiu! Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. O co chodzi? Nie jesteś w żadnej grocie. Jesteś w paszczy rekina. Uciekaj, szybko! O, niedobrze. O, mój aparat! Dusiu, halo, jesteś tam? Tak, kapitanie, nic mi nie... Przy zamkniętej szczęce sygnał się nie przebije. Dusia jest uwięziona w paszczy rekina. Musimy ją ratować. Piniu, włącz oktoalarm. Oktonauci, wszyscy do sterowni. Moi drodzy, oto rekin wielorybi. Nie, Natku. Rekin wielorybi nie jest wielorybem. To największa morska ryba. Jest tak duży, jak szkolny autobus. Tak duży, że Dusia pomyślała, że to jakaś jaskinia. I teraz jest w niej uwięziona jak w klatce. Jak ten rybowaty, wrednowaty śmiał połknąć jedną z naszych? Myślę, że nie zrobił tego z premedytacją. Rekin wielorybi żywi się planktonem, a to oznacza, że nie używa swoich zębów do gryzienia. Po prostu otwiera paszczę i wciąga wszystko, co jest na zewnątrz. Ale jednak połknął naszą Dusię. Musimy ją wyciągnąć. Przyda się panu wykrywacz rekinów. Gdy jakiś będzie w pobliżu, detektor zacznie świecić. Kocurro, Piniu, do pływaka A. Seniu, otwórz oktowłas. Robi się, kapitanie. Dziwne. Radar pokazuje, że rekin powinien być tuż przed nami. Ale nigdzie go nie widzę. Pewnie planuje jakiś podstępny atak. Poza tym nie zaświecił się nasz detektor. Wyjdźmy na zewnątrz i rozejrzyjmy się trochę. Piniu, zostań tu i miej na wszystko baczenie. Tak jest. Kocurro, oto nasz plan, gdy już znajdziemy rekina. Musimy otworzyć jego paszczę i wślizgnąć się do niej po dusie. Ale najpierw to ja go normalnie tak zakręcę jak spaghetti na widelcu. A ja w tym czasie wkręcę się w to twoje spaghetti. Kapitanie! Kocurro! Kapitanie! Za wami! To on! Rekin wielorybi! Chyba nigdy nie nawijałeś spaghetti na widelec. W sumie zawsze wciągałem bez sztućców. Dusia! Idźmy wzdłuż języka, a na pewno ją znajdziemy. Start! Ten jęzor ma chyba łaskotki. Musimy stąpać ostrożnie i delikatnie. Coś mi się zdaje, że tędy weszliśmy. W takim razie musimy zawrócić. I jedziemy! Dobrze, że się było czego złapać, bo byśmy się wywalili. To są skrzela. Rekin wielorybi wypuszcza nimi wodę, ale pożywienie zostaje. Jest możliwość, że Dusia mogła nimi wypłynąć? Nie, jest zbyt duża. Ale ta ścianka jest gąbkowata.
Ta gąbkowata ściana również pozwala rekinowi wypuszczać wodę, zatrzymując pożywienie. Zdaje się, że zatrzymała też spinkę Dusi. Ale Dusia musiała się przecisnąć. Czyli ona jest za tą ścianką? Nie ma czasu do stracenia. Nabieramy dużo powietrza i włazimy! Kapitanie! Kocurro! Słyszy mnie ktoś w ogóle? Nie przypuszczam. Nie warcz na mnie, co? On nie warczy. On jęczy. Chyba jest chory. A jak ktoś jest chory, to ja mu pomagam. Nawet jak jest wielki, jak szkolny autobus. Z uchem jest wszystko w porządku. Nos też w dobrym stanie. Teraz zbadam brzuch. A, brzuszek cię boli. Biedny rekinek. W twoim brzuszku są moi przyjaciele. Pewnie nie jest ci z tym za dobrze, bo zazwyczaj jadasz dużo mniejsze rzeczy. Ale wiem, jak ci pomóc, kolego. Na nic spazmy, na nic jęki. Już pomagam na twe męki. Zdaje się, że gdzieś wylądowaliśmy. Przepraszam, czy to pan kliknął? Właśnie myślałem, że ty tak kliknąłeś. Skoro to nie kliknął pan, ani nie kliknąłem ja, to kto albo co mogło tak kliknąć, się pytam w tej sytuacji? Cześć, panowie. Miło was widzieć. Dusia, znaleźliśmy cię. Jesteś cała i zdrowa. To niesamowite. Możliwe, że jestem pierwszą i jedyną osobą na świecie, która zrobiła zdjęcia rekinowi wielorybiemu od wewnątrz. Nie chcę ci przerywać tej cudownej sesji, ale jako, że jesteśmy w żołądku rekina, to proponuję się ewakuować, zanim wciągnie nas jeszcze dalej. Oktonauci, proszę wskakiwać i wyskakiwać. Jedno po drugim. Udało się. Jesteśmy w punkcie wejścia. Ale on tę japę ma zakleszczoną na amen. Aktywacja hełmów. Cofnijcie się. Chuchro to pan nie jest, kapitanie, ale jednak kocia moc zawsze to coś więcej, prawda? Odsunąć się proszę. Wkraczam do akcji. Uwaga! Chyba musimy to zrobić wszyscy razem. Powiedz a. No co jest, nie otworzysz buźki? Przecież, żeby jeść plankton, musisz otwierać buźkę. Rekin wielorybi, bóle brzucha. Jeśli chcesz, by otworzył szczękę, pobudź jego skrzela. Jak się sprężymy i zrobimy to z całych sił, damy radę. Gotowi? Gotowi! Gili, gili, gili! Pozycja? Gili, 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 gili! Gotowi? Gili, gili! Start! Pinio! Chodziło o to, żeby powiedział a! Uwolniłeś nas! I wyleczyłem rekinka z bólu brzucha. Cwany z ciebie, pingwin! A to czemu? Kompletnie nie wiem, które z tych zdjęć wysłać na konkurs do National Geographic. Wszystkie są świetne. Moim zdaniem powinnaś wysłać wszystkie. Ja bym jednak nie optował za tym. No, to mogłoby być źle odebrane. Huh?
Tu, ptusie. Kapitanie, tam coś jest. Widziałem. O co to całe zamieszanie? Na zewnątrz coś pływa. Coś wielkiego. Ogromniastego. Ja to widziałem. Jest ogromne. Jest białe i wydaje taki odgłos. Kapitanie, niech pan spojrzy. Udało mi się zrobić zdjęcie tego, no tego czegoś, co jest na zewnątrz. O, to to. Właśnie to widziałem. Ale co to takiego może być? Jest wielkie jak wieloryb, ale wieloryby są ciemnoszare. Dobry wieczorek, bo to nie jest zwyczajny wieloryb. To jest groźny wieloryb duch. Wieloryb duch? Tak, to przebiegła bestia. Lada i zimna jak księżyc w pełni. Powstaje z głębin nocą i najgrawa się z przepływających w pobliżu statków. Czy to duch, czy nie, ale smutno brzmi. Może jest chory? Albo potrzebuje pomocy. Musimy znaleźć tego wieloryba ducha, czy jak mu tam. Kocurro, włącz proszę oktoalarm. Nie! Oktonauci, wszyscy do sterowni. Moi drodzy, wyruszamy na poszukiwania, powiedzmy, wieloryba ducha. Kseniu? Jeżeli on faktycznie tam jest, to wypatrzycie go nawet mimo ciemności. Wystarczy spojrzeć przez te duchogogle i zobaczycie ciepło płynące z jego ciała. Duchogogle, czaterska sprawa. Piniu, gotowy? To wskakuj. Kseniu, otwórz oktowłas. Tak jest, szefie. Musi tu gdzieś być ten potwór. Tędy. Uwaga! Do mych oczu docierają dziwne różowe obrazki. Moim skromnym zdaniem to, czego szukamy, jest na rafie przed nami. Więc przyjrzyjmy się temu. Oktonauci, czas na badanie terenu. Ta rafa wydaje się dość osobliwa. Kapitanie, proszę spojrzeć. Pod muszelką jest biały ślad. Lepiej ja to sprawdzę. To nie jest rafa. Skaczemy! Wieloryb duch! A tam nastraszyć nas tylko chce. Już ja mu pokażę. Weź na wstrzymanie, Kocurro. Pamiętaj, że cały czas nie wiemy, co to jest. Ale wiem, że wraca. Co wy? Nigdy nie widzieliście nieopalonego wieloryba? Kolejne pokrętne wykręty ducha. Chyba, że jednak nie mamy do czynienia z duchem. Duch? Kogo wy śmiecie nazywać duchem? Ja jestem albinosem. Taką mam przypadłość. Jestem biały. Gadaj zdrów! Ja cię w różu widzę. Bo grzbiet mam trochę słońcem sparzony i naprawdę to nie jest miłe, jak ktoś mi po nim stąpa. Oj, ojku, to musi być bolesne, co? No, ale to z mojej winy. Spędziłem za dużo czasu na słońcu i tak mnie przygrzało. Z takim poparzeniem powinieneś teraz przebywać w głębi morza, z dala od słońca.
No, chciałbym, ale muszę się wynurzać co kwadrans, żeby zaczerpnąć powietrza. Słońce zaraz znowu wzejdzie. Musimy coś wymyślić, żeby nie sparzyło cię jeszcze bardziej. Ja już wiem, co zrobić, kapitanie. Mam tutaj taki kremik, bardzo fajny, z filtrem, takim odpowiednim dla wieloryba. Piniu? Tak, kapitanie? Chyba potrzeba więcej tego kremu. Dużo więcej. Ale to ostatni flakon. Pokaż to. Składniki. Woda, szlam morski, śluz korala morskiego. Śluz koralla! To jest to! A co on ma do tego? No masz, za moich czasów pirackich wylądowałem kiedyś bidulek na bezludnej wyspie. Jedyne, co mnie uratowało przed udarem, to koral morski. On wytwarza taki swój śluzik, jakby kremik przeciwsłoneczny. Obrzydliwie to brzmi. Wręcz przeciwnie, świetnie. No to rachu ciachu. Ale przystopuj, co? Nie ma teraz czasu, żeby szukać korali morskich i je tutaj sprowadzać, bo słońce zaraz wzejdzie. Wielorybie, płyń z nami. Wybacz, ale ja się na takie eskapady już nie piszę. Słońca mam już dosyć. Korale same nie przypłyną do wieloryba, czyli jego trzeba dostarczyć do korali. Ale jak mamy go stąd ruszyć? Halo, Kseniu. Potrzebujemy wsparcia jednostek pływających. Nie ma sprawy, szefie. Które konkretnie chcecie? Wszystkie, jakie mamy. Oktonauci, wszyscy cała naprzód. Nasz wieloryb musi dotrzeć do korali przed wschodem słońca. Trzymaj się, kolego. Zaraz będziemy na miejscu. Korale morskie powinny być na tej płyciźnie, która jest przed nami. Niesamowite. Najprawdziwszy wieloryb albinos. Albinos? Tak się mówi o stworzeniach, które rodzą się i pozostają przez całe życie białe jak śnieg. Biały wieloryb to naprawdę bardzo rzadkie zjawisko. Posłuchajcie, nie mogę być tyle czasu pod wodą. Co wy na to, żeby na chwilę wypłynąć? Kapitanie, wielorybek chce zaczerpnąć powietrza. Dobrze. Słyszałeś, Kocurro? Działamy. Tak jest, kapitanie. Przygotuj się. Kseniu, słyszysz mnie? Słyszę, szefie. Musimy zabrać naszego przyjaciela na powierzchnię. Zaraz będziemy się wynurzać. Oktonauci, do roboty! Trzeba się śpieszyć. Słońce wzejdzie lada moment. I proszę, na horyzoncie morskie korale! O, chyba mamy towarzystwo. Cały rój kalmarów. Ominiemy je. Przy tej prędkości nie damy rady tego zrobić. To co teraz, kapitanie? Musimy się rozdzielić. Nie podoba mi się ten pomysł. Zaraz wylądujesz w koralach. Wszyscy na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Złe lądowanie. Dzięki. Brawo, oktonauci. Ale to jeszcze nie koniec naszego zadania. Ale koralom nie dzieje się krzywda, prawda? Morskie korale są twarde i nie przywiązują się do miejsc. Nie przeszkadzają im te ślizgawki. Jeszcze momencik i gotowe. Ha! Morskie korale jako balsam. W życiu o czymś takim nie słyszałem. To tak, jak my nie wiedzieliśmy, że jest biały, znaczy biało-różowy wieloryb. Dzięki. Czuję się o wiele lepiej. Powodzenia, koledzy. Ale nie spędzaj, proszę, zbyt dużo czasu na słońcu. Zróbmy sobie zdjęcie. Momencik. Będę miał bliznę jak od szczepionki. Ups. I uśmiech. Gotowe. Jesteś zdrów jak ryba. Piniu, oto ostatni pacjent.
Jak się dziś miewasz? Słabo. No bo przez cały czas coś mnie tu uwiera. Przykro mi to słyszeć. Obejrzę cię. Tylko się nie denerwuj. Ten przenośny rentgen pozwoli mi zajrzeć pod twoją muszlę. Aha. Masz pod nią maleńki kamyk, kapitanie? Mogę? Tak lepiej. Dziękuję. Co to? To młody kaszalot i chyba potrzebuje pomocy. Witaj, nic ci nie jest? Nazywam się... Nie krzywdź mnie. Nie bój się, pomogę ci. Uciekaj. Ale... No malutki, pokaż co umiesz. Nie boimy się takich małych wielorybów jak ty. Kaszaloty, nie przyszliśmy z wami walczyć. Jesteśmy oktonautami. Kapitanie, wygląda na to, że już nas mają. Może nie. Oktonauci, na stanowiska. Oktonauci, otoczyła nas grupa zdenerwowanych kaszalotów. Musimy szybko dowiedzieć się, dlaczego. Kolumbiku, rzuć okiem. Na skaczące meduzy. To olbrzymie bestie z ogromnymi zębami. Kaszaloty rzadko używają zębów do gryzienia, chyba że w obronie swoich młodych. Kiedy myślą, że grozi im niebezpieczeństwo. Orka! Kapitanie, młode kaszaloty bardzo boją się orek. Nie widzę tu żadnej orki. Ani ja. Ale zastanawiam się... Piniek? Ja? Ty! Dusiu, wyślij mi zdjęcie. Orki? Już wysyłam, kapitanie. Kaszaloty, zaszło jakieś nieporozumienie. Pinio to nie jest orka. On jest pingwinem. A ty myślałeś, że on jest orką? Jest biało-czarny, tak jak orka. Ale jest malutki. Nie mieliśmy okazji się przedstawić. Jesteśmy oktonautami. Mam nadzieję, że się nie boisz. Raczej nie. Strachliwy Szymon boi się wszystkiego. Mieczan. Czy zanurkujesz tym razem z nami, Szymonie? O, nie. No. Mają rację. Boję się wszystkiego. Szczególnie nurkowania. A dlaczego to jest takie ważne? Wszystkie kaszaloty nurkują głęboko, żeby znaleźć jedzenie. Oprócz niego. Nie nauczę się nurkować. Ciągle myślę, dasz sobie radę. Ale nie dam. To za głęboko. Tak, jest głęboko i ciemno i strasznie. Ale właśnie na tym polega zabawa, skarbie. Czy powiedziałem coś nie tak? Wiesz co? Wydaje mi się, że znam kogoś, kto jest mistrzem nurkowania. Serio? Kogo? Pinia. Pingwiny też muszą nurkować. Gdy byłem mały, bałem się nurkowania tak jak ty. O, naprawdę mógłbyś mnie nauczyć? Nie widzę żadnych przeszkód, chyba że wciąż masz mnie za orkę. Nie. To nie potrwa długo. Widzisz? Nie jest aż tak źle. Zejdziemy jeszcze trochę głębiej, żeby znaleźć twoje stado. Mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Mogę... Nie, nie mogę! Spróbujemy na plecach. Tak chyba będzie znacznie łatwiej. Mogę to zrobić. Mogę to zrobić.
Nie potrafię! To zajmie nam więcej czasu niż myślałem. Kocurro i ja wracamy na oktopokład. Daj nam znać, kiedy skończycie. Powodzenia, Piniu! Szymon, właśnie sobie coś przypomniałem. Kiedy uczyłem się nurkować, pewna mała sztuczka pomogła mi przełamać strach. Co to było? Przed zanurkowaniem brałem głęboki oddech i mocno zamykałem oczy. Widzisz? Możesz to zrobić. Tak, mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Mogę... Przepraszam, panie małżu. Czy mógłby pan otworzyć swoją muszlę? Piniu! Mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Kogo ja oszukuję? Pomocy! Pinio! Wielki małż go... opadli na dno oceanu! Tędy! Tędy! Szymonie, czy zanurkujesz, żeby nam pomóc? Ja? Nie. Przepraszam. Chcę pomóc Piniowi, ale... nie mogę tego zrobić. Już dobrze. Poradzimy sobie. Torba medyczna Pinia. Spójrz, tam jest małż. Kocurro, chyba raczej małże. Na kocie wąsiska. Będziemy sprawdzać muszla po muszli. Piniu! 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 Wow! Użyjemy rentgena. Małż? Małż? Znowu małż. Mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Daję nura dla Pinia. Małż, małż, Pinio, małż, małż, Pinio? Kocurro? Czy nic ci nie jest, Piniu? No... troszeczkę tutaj za ciasno. Uważaj! Musimy się stąd wydostać, zanim nas także połkną. Jest za ciężki. Potrzebny nam... wieloryb. Co? Szymon? Hej! Zrobiłem to! Zrobiłem to! Zanurkowałem! Wiedziałem, że sobie poradzisz! Tak, to wspaniale! Ale ciągle musimy... Piniu! Hej, patrzcie! To Szymon! Zejdźcie mi z drogi! Zaraz cię złapię! Ale jak go teraz otworzymy? Bez obaw. Mieliśmy już do czynienia z wielkim małżem. Gotowy, Kocurro? Tak jest, szefie. Gotowy. Gotowy, Piniu? Gotowy. Dobrze. Na moją komendę. Łaskocz, ciągnij, skacz. Łaskocz. Gili, 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 gili. Wystarczy? Teraz ciągnij. Gili, 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 gili. Gili, gili, gili. Skacz. Byliście wspaniali. Szczególnie ty, Szymonie. Dzięki, że mnie uratowałeś. Nie ma sprawy. Hej, kto chce ze mną zanurkować? Powinniśmy odstawić tego małża na miejsce. O, ja to zrobię. No dobrze, kochani, płyńcie za mną. Hej, zaczekaj na nas. Możesz to zrobić. Możesz to zrobić. Dałeś radę. Chyba możemy już zaczynać.
Tu kapitan Barney do bazy. Zgłaszamy się, szefie. Proszę mówić. Kseniu, Piniu, nasz powrót z wyprawy na brzeg jest troszeczkę... zagrożony. W jakim sensie? No w sensie normalnego, totalnego zagrożenia. Obawiam się, że możemy mieć kłopoty z powrotem. Przynajmniej na obiad. Kapitanie, Kocurro, gdzie wy jesteście? Utknęliśmy na plaży. Byliśmy tak pochłonięci badaniami, że kompletnie nie zauważyliśmy, kiedy przyszedł odpływ. No ale takie jest życie odkrywcy. Juha! To może pykniemy w piłeczkę? Dopóki znów nie nadejdzie przypływ, wszyscy będziemy tutaj uwięzieni. Ojej, jaka piękna muszelka! Musimy tutaj czekać przez godzinę, do czasu, gdy nadejdzie kolejny przypływ. Piniu, zastępujesz mnie do mojego powrotu. Ja? No dobrze, kapitanie. Chcę, żebyś to ty miał na wszystko oko, zanim wrócimy na oktostatek. To ja tutaj wszystkiego dopilnuję, panie kapitanie. Wierzę, że dasz radę. Bez odbioru. Wybacz, nie możemy się teraz bawić. Bo teraz muszę natychmiast lecieć na mostek. Zdaje się, że wokół jest cisza i spokój. I dobrze. Kseniu, sprawdź proszę, co na radarze. Nie zauważam niczego, co odbiegałoby od normy. Wyśmienicie. W takim razie sprawdźmy, czy nie słychać jakichś niecodziennych odgłosów. Mhm. Nie dobiega nic do mych uszu. No i dobrze. Jednak coś słyszę. To brzmi jakby ktoś potrzebował pomocy. Szybko! Musimy coś szybko zrobić. My musimy... Włączyć oktoalarm? Tak jest. Oktonauci, wszyscy do sterowni! Oktonauci, musimy znaleźć stworzenie, które wydaje ten dźwięk. Pamiętaj o włączeniu kamery. Tak, dzięki niej będziemy widzieli to samo, co wy. I spokojnie, jesteśmy tutaj, gdybyś potrzebował pomocy. Piniu? No tak, jasne. Otworzyć oktowłas. Bym prosił. Dla ciebie wszystko. Profesorze. Pinio może i trochę się denerwuje, ale daje radę. Tak, on jest zawsze pierwszy do pomocy. Jak coś się komuś dzieje, to nic go nie powstrzyma przed działaniem. W sumie mógł mnie zjeść. Słyszę, tylko nie bardzo cokolwiek widzę. Włącz kamerę, to damy radę. Racja. A to, co to jest u licha? To zdaje się krab pustelnik. Niegroźny, jednak zdaje się, że coś mu dolega. Właśnie, to może ja go zbadam. No cześć, ja jestem Pinio i jestem oktonautą i medykiem. Możesz się również przedstawić? Spadaj stąd! Dobrze, panie, spadaj stąd. Mogę zrobić badania? Ja się nie nazywam spadaj stąd, tylko chcę, żebyś ty się stąd wyniósł. Jasne! Albo mnie wyrwi z tej muszli.
Dobrze, to ja spróbuję. Ej ty, to boli! O, wybacz. Wiedziałem, że to się nie uda. Spokojnie. Chyba jakoś cię z tego wyciągniemy. Myślę, że znam kogoś odpowiedniego. I co ty na to, Kseniu? No cóż, rozetnę muszlę moim oktonożykiem i nasz kolega będzie wolny jak dawniej. Zaraz. A ty co chcesz zrobić? Chcemy cię uwolnić z tej muszli. Po prostu ją rozetniemy nie! I... Proszę, nie! O, dzień dobry. Nie? Czemu? Posłuchaj, ja już właśnie wyrastam z mojej muszli. Potrzebna jest mi większa i ta tutaj jest wręcz idealna. Dla niego może jest już za mała, ale to jest mój rozmiar. Weźcie pod uwagę, że ja też tutaj jestem. Zróbmy już coś. Jeżeli przetniecie tę muszelkę, to będzie po niej. I nie znajdę już drugiej takiej, a szukałam, wierzcie mi. Dobrze, a ja bym chciał zadać pytanie. Czemu wy w ogóle zmieniacie tę muszlę? Och, ponieważ krab pustelnik przerasta swoje muszle. Dlatego po jakimś czasie pożyczamy muszle od innych stworzeń. Wprowadzamy się do jednej muszli. Dorastamy, rośniemy. I przenosimy się do większej muszli. Co możemy zrobić, Kseniu? Może po prostu rozetnę tę muszlę, a później spróbuję ją na nowo skleić. To zbyt ryzykowne. Chyba potrzebny nam nowy plan. Kapitanie! Jest tutaj jeden krab, który chce wydostać się z muszli i drugi, który chce do niej wejść. Musimy go bezpiecznie wydobyć z tej muszli. Czyli możemy zrobić tylko jedno. Piniu, przygotuj się do kraboktomii. Kapitanie, ale ja nigdy nie robiłem kraboktomii. Nawet kiedy byłem w szkole medycznej. Oj tam, najwyżej cię uszczypnie i tyle. Spokojnie, pomogę ci we wszystkim. Przeprowadzałem kiedyś awaryjną kraboktomię jeszcze w szkółce misiów polarnych. No dobrze. I obiecuję, że nie zniszczymy tej muszelki. Tak jest, kapitanie. Krok pierwszy. Przytrzymać muszlę. Krok drugi. Przymocować wężyk. Krok trzeci. Przygotować lądowisko. Kseniu, możemy? Mam nadzieję, że się uda. Ja również. Kapitanie, jesteśmy gotowi do kraboktomii. Doskonale, Piniu. Myślę, że potrzebnych będzie 5 porządnych pompnięć. Musisz włożyć w to wszystkie swoje siły. Naprężyłem muskuły, kapitanie. Świetnie. Zaczynam odliczać. 5. 4. 3. 2. 1. Leci! Udało się! Brawo, oktonauci! A szczególnie ty, Piniu. Twoja pierwsza kraboktomia. Dzięki, kapitanie. A jak tam sytuacja na plaży? Zdaje się, że mamy kolejny przypływ. Oktonauci, wracamy do bazy. Yeah! I gdzie on jest? Cudownie. A? Dzięki za nową muszelkę. Pa, pa. Aha, czyli tak. Ona wzięła tę moją starą, ale co ze mną? Muszli nie ma, nic mnie nie chroni, nic nie ma. Goły i wesoły. Co ja teraz zrobię? To pływak A! Wrócił! Piniu! Tada! Domek? Odpowiada. Cudeńko. No normalnie jak willa. Mam nadzieję, że na trochę wystarczy. A gdybyś chciał go urządzać, to znamy dobrego dekoratora. Otwórz szeroko i powiedz A. Bardzo dobrze. Powiedz A. Dobrze. Powiedz A.
nie a, tylko a. Papugo ryby, sam raz na obiadek. Nigdy wcześniej nie próbowałem pingwina. Wiem, że nie powinienem cię jeść. Wydajesz się być miły, ale jestem żarłaczem białym. Nic nie poradzę. A mógłbyś chociaż spróbować? Dobrze, spróbuję. Nie, muszę cię pożreć. Wybacz. To jest chyba jakaś metalowa ryba. Nigdy takiej nie jadłem. Kapitanie Barney, odbiór! O co chodzi, Piniu? Właśnie goni mnie żarłacz biały. Chyba odgryzł kawałek pływaka. Kseniu, otwórz oktowłas, szybko. Już się robi. To jest okropne. Już lepiej zjem tego pingwina. Jeszcze tylko troszeczkę, Piniu. Kseniu, zamykaj oktowłas, szybko. Kapitanie, ten rekin utknął. Ale jeśli otworzymy oktowłas, to wpłynie tutaj. Potrzebny nam silny strumień wody, żeby wypłukać rekina bez zranienia go. Kseniu, uruchom super brysk. To działa. Rekin wypłynął. Ale spójrz. Musiał zranić sobie płetwę, wpływając na oktopokład. Potrzebny mu będzie opatrunek. Chyba powinniśmy uruchomić oktoalarm. Oktonauci, na stanowiska! Moi drodzy, na zewnątrz jest żarłacz biały, który potrzebuje pomocy. Ale musimy być ostrożni. Żarłacz biały to najniebezpieczniejszy drapieżnik w całym oceanie. I strasznie żarłoczny. To prawda. Bardzo lubi jeść i gotów jest spróbować wszystkiego, co mu się podoba. A jak mu nie smakuje, po prostu wypluwa. A ja nie boję się żadnego rekina i nieważne, jaki jest wielki piniek, ja się nim zajmę. Gocurro, jestem medykiem i muszę pomagać zwierzętom, które tego potrzebują, choćby nie wiem co. Kolumbiku, czy jest jakiś sposób, żeby bezpiecznie zbliżyć się do żarłacza? Jest jedna droga. Czasami, kiedy żarłacz biały pływa na plecach, jest bardzo spokojny i łagodny, ale dzieje się tak tylko przez bardzo krótką chwilę. Mógłbym go opatrzyć, kiedy będzie spokojny, ale on właśnie odpływa. Wiele rekinów musi się poruszać, żeby przeżyć. Jeśli się zatrzymają, nie mogą oddychać. Więc musimy odwrócić rekina, żeby go uspokoić, ale utrzymać go w ruchu, żeby mógł oddychać i żeby Pinio mógł go opatrzyć. Kseniu, przygotuj pływak X. Żarłacz biały jest tuż przed nami. Uwaga, rekinie! Jesteśmy oktonautami i chcemy ci pomóc. Wyglądacie smacznie. Jeśli pozwolisz, chciałbym obejrzeć twoją płetwę. Wtedy będę... Tak jak mówiłem, chcę... Wiem, że powinienem wam za to dziękować, ale rekin musi jeść. Nie pożresz, pływaka X. Wygląda, jakby się zmęczył. Chyba jest tak zmęczony, że się zatrzyma i nie będzie mógł dłużej oddychać. Zatem musimy działać szybko. Kocurro, wyjdź na zewnątrz i zajmij czymś rekina, a ja go odwrócę. Z przyjemnością, kapitanie. Hej, ty, rekinie. Nie widzisz, że próbuję coś zjeść? Ty tak nie zdołasz tego pogryźć. Poza tym ja jestem o wiele smaczniejszy. Poważnie? Z przyjemnością to sprawdzę. Ale najpierw będziesz musiał mnie złapać.
O, moja płetwa! Ale i tak cię dogonię! Taś, taś, rekinku! Spróbuj mnie złapać! Świetnie, kocurro! I teraz! Czuję się tak spokojnie. Cały czas chcesz nas pożreć? A dlaczego miałbym was pożreć? Chcę zostać waszym przyjacielem. Kapitanie, można zaczynać. Łagodny jak małż. A teraz czas na kolejną część planu. Milutkie łaskotki. Fajna przejażdżka. Dobrze, rekin jest spokojny. Porusza się i oddycha. Więc mogę go zabandażować. Ale ostrożnie i szybko. Uspokoił się tylko na chwilkę. Spokojnie, Piniu. Nie panikuj. Pingwinek. Przyszedłem opatrzyć ci płetwę. Łaskoczesz mnie. O, nie wiedziałem, że masz łaskotki. O, spokojnie. Muszę się tylko dostać do płetwy. Dobrze. Myślę, że jest nam potrzebna super szybka potrójna pętla wokół chorej rekini płetwy. Pośpiesz się, Piniu. On może się wybudzić z transu w każdej chwili. Gotowe. Prawie jak nowa. Jak się teraz czujesz? Dobrze. Jestem głodny. O nie, wytrąciłeś się z transu. Piniu! Na pingwinie skrzydełko. Ocaliłeś mi życie. Powinienem ci podziękować, ale jestem okropnie głodny. Skakuj, koleżko. O, kot i pingwin i chrupiąca metalowa ryba. Krótko mówiąc, wspaniała uczta. Hej, czuję się fantastycznie. Kocurro, on prawie nas dogania. Nie martw się, musimy tylko trochę przyspieszyć. Trzymaj się. Kocurro, trzymajcie się od niego z daleka tak długo, jak zdołacie. Przyjąłem, kapitanie. Mam pewien pomysł. Natku, zgłoś się. Przygotuj ekstra dostawę rybnych ciasteczek. Możemy tak krążyć do końca świata. Albo nie. O nie! Bateria jest już słaba. Teraz naprawdę wpadliśmy w duże kłopoty. Kocurro, wytrzymaj jeszcze trochę. Jasne, szefie. Naładować wyrzutnie przekąsek. Dobrze, Kocurro. A teraz przyciągnij rekina na powierzchnię. Mam tu dla niego przegryzkę. Dobrze, rekinku, płyń za nami. Kocurro, spójrz. Kapitanie, straciliśmy prawie całą moc. Możesz wykonać oktoślizg tuż nad wodą? Spróbuję, szefie. Pycha! W dziesiątkę. Tak, lepiej się stąd zbierajmy. Racja. Nie martwcie się, nie jestem głodny. Nie jesteś? Nie, najsmaczniejsze rybne ciasteczka wpłynęły mi prosto do ust. To było przedziwne. I teraz nie muszę już was zjadać. Co jest super, ponieważ was polubiłem. Wyleczyliście mnie. Dzięki. Ale ostrzegam. Za chwilę znów mogę zgłodnieć. W takim razie, co powiesz na smaczny deserek? Co tu robicie, koledzy? Słuchamy najpopularniejszej pieśni tego lata. W
ogóle nie przypomina żadnej szanty z tych, których ja słuchałem. Ponieważ jest to pieśń wielorybów, którą śpiewają humbaki. Spójrz. Te wieloryby są w trakcie swojej letniej migracji. Śpiewanie służy im do porozumiewania. Słyszą te pieśni nawet, gdy są bardzo od siebie oddalone. A pieśń, którą śpiewają, jest bardzo popularna w tym roku. Całą twórczość humbaków można wciąż odsłuchiwać w radiu. Posłuchaj. Proszę. Tutaj. I tutaj. Humbaki na całym świecie śpiewają dokładnie tak samo. Niesamowite. Ja spróbuję. Zaraz, ta jest nowa. Może znudziła im się już stara pieśń. Nie, chodzi o to, że brzmi inaczej. Nie słyszałam wcześniej takiego głosu. Może spytajmy te wieloryby. Świetny pomysł, kapitanie. Przepraszam, wieloryby? Tak? Wybaczcie, że wam przeszkadzamy, ale jeszcze nigdy wcześniej nie słyszeliśmy tak brzmiącej pieśni. Nie, wcześniej tego nie słyszałem. Według mnie to nawet nie brzmi jak humbak. Ta pieśń nie przypomina niczego z naszej kolekcji dźwięków. Ten, kto ją śpiewa, nie jest podobny do nikogo, kogo znamy. To może być całkiem nowy język wielorybów. Albo całkiem nowy język morskich potworów. Możemy to sprawdzić w jeden sposób. Oktonauci, czas przeprowadzić śledztwo. Lokalizator wykrył coś dużego. Bardzo dużego. To coś powinno być po drugiej stronie tej rafy. Niczego tu nie ma. Nie, ale zdaje się, że coś słyszałem. Ja też. Coś dużego. Radar wciąż pokazuje, że tutaj jest. Więc płyniemy, kamraci. Znowu zniknął. Mam wrażenie, że nie chce, żeby mu przeszkadzano. Podpłyniemy teraz bardzo ostrożnie, żeby go nie przestraszyć. Kimkolwiek on jest. Słyszeliście? To brzmi bardzo smutno. Jak pieśń samotnego morskiego potwora. O, raczej samotnego wieloryba. Samotnego humbaka. Ale nie brzmi jak żaden humbak, którego słyszałam. On chyba szuka jedzenia. Jest młody i wygląda bardzo mizernie. Więc potrzebuje naszej pomocy. Załóżcie hełmy. Jak się masz? Twoja pieśń jest naprawdę bardzo interesująca. O, dzięki. To jest moja głodowa piosenka. A w ogóle to mówcie mi, Józek. Jesteś tu sam, Józku? Tak, ja właściwie zawsze jestem sam. Wydaje mi się, że inne humbaki nie rozumieją mojego śpiewania. Kapitanie, Józek jest daleko od terenu żerowania. Jeżeli humbaki nie wskażą mu drogi, to nic nie zje. Józku, a może popłyniesz z nami na nasz oktostatek? Być może zdołamy ci pomóc. Nie sądzę, żebyście mieli dużo jedzenia na tym oktostatku, a ja jestem bardzo głodny. Coś znajdziemy. Płyń za nami. Bardzo chętnie. Te wasze rybne ciasteczka są bardzo dobre. Kapitanie, już chyba wiem, co sprawia, że Józek ma taki dziwny głos. Co takiego, Piniu? Chodzi o kanały w nosie Józka. To jest typowy kanał nosowy humbaka. Ten Józka jest znacznie mniejszy. Oczywiście. Śpiewają, wypuszczając powietrze przez nos. Ponieważ kanały Józka są wąskie, jego pieśni tak się różnią. Aha, więc to dlatego inne wieloryby mnie nie rozumieją. Miau! Co to było? Ojej, to tylko burczy mi w brzuszku. Nie sądzę, żebyście mieli więcej tych pysznych ciasteczek. Kapitanie, nie może jeść tylko rybnych ciasteczek. Musi jeść to, co inne wieloryby. Tak, a tuptusie powinny odpocząć. Józek potrzebuje jedzenia, więc powinien dołączyć do większej grupy wielorybów, które pokażą mu, gdzie szukać pożywienia. Ostatnia grupa właśnie płynie w kierunku żerowisk. Kiedy odpłyną, nie będzie już humbaków w tej części oceanu. Nie traćmy ani chwili. Dusiu, uruchom oktoalarm. Oktonauci, na stanowiska. Kochani, Józek jest głodny i zupełnie sam.
Jeżeli chcemy mu pomóc, to musimy sprawić, żeby inne wieloryby zrozumiały jego pieśń. Chyba wpadłam na pewien pomysł. Z małą pomocą może zbuduję specjalny aparat, który zmodyfikuje głos Juska, żeby inne humbaki go zrozumiały. Naprawdę? A czy to ci zajmie dużo czasu? Zbuduję go, zanim zdążysz powiedzieć na bandę skaczących... rybnych ciasteczek. To jest świetny pomysł. Oktonauci, do dzieła! No dobrze, kochani. Oto on. Modyfikator głosu Juska. Proszę bardzo, Jusku. Możesz nosić modyfikator na szyi. Wystarczy, że dotkniesz go płetwą, gdy zechcesz zaśpiewać. A on przetworzy twoją pieśń. No dalej, Jusku. Do tego! Hej! Ja śpiewam już jak normalny humbak. Teraz już... Nie ma się czym martwić. Zaraz to naprawię. Naprawione. Ale teraz Józek zniknął. Przestraszył się tego głosu. Musimy go odszukać, zanim inne humbaki odpłyną na dobre. Nie traćmy czasu. W drogę! Ani śladu Józka. Znaleźliśmy go już wcześniej, więc teraz też się uda. Piniu, sprawdź lokalizator. Szukaj wielkiego obiektu. Sprawdziłem lokalizator i widzę pełno wielkich kształtów. Oczywiście. Otaczają nas wieloryby. Musimy znaleźć Juska, zanim odpłyną w poszukiwaniu nowych żerowisk. Może zaśpiewamy? Nie wiem, czy to jest dobry czas na śpiewanie. Nie, rzecz w tym, że możemy użyć modyfikatora, żeby mój głos brzmiał jak jego. Świetny pomysł. Wtedy Józek usłyszy, że ktoś inny śpiewa jak on. Kseniu? Jeszcze zmienię to i przykręcę to i proszę, możesz go już wypróbować. Dobrze, Piniu, do dzieła. No, to zaczynamy. Mam nadzieję, że mnie usłyszysz. Co to było? To może być mój brzuszek. Chyba zjadłem coś dziwnego na obiad. Nie przestawaj, Piniu. Uda ci się. Tak jest. Udało mu się. Miejmy nadzieję, że nasz Józek to usłyszy i zechce sprawdzić, kto śpiewa tę pieśń. Nie zostało tu już zbyt wiele humbaków. Niedługo będzie za późno. No dalej, Józku, gdzie jesteś? Co? To brzmi jak mój głos. Dinio, gdzie nauczyłeś się tak śpiewać? Zaraz ci pokażę. O, teraz pojawi się ten okropny odgłos, prawda? Został już naprawiony. O, niewiarygodne! To działa! To mi się podoba! Tak, oby tylko ktoś go usłyszał. Ej, kto tak śpiewa? Jaka piękna pieśń! To nasz kolega, Józek. O, podoba mi się ta pieśń. Udajemy się właśnie na nowe żerowiska. Musisz popłynąć z nami. Ojej, dzięki! Dziękuję wam, oktonauci, za pomoc w poprawieniu mojej pieśni. Słuchajcie! Wszyscy nucą twoją pieśń. Teraz płyń! Doskonale, kochani. Józek nie będzie miał problemu ze znalezieniem żerowiska w tak licznej grupie. Naprawdę podoba im się jego pieśń. I to bardzo, zobaczcie. Wszystkie humbaki śpiewają tę pieśń. Nasze tuptusie też się wciągnęły. Nie ruszaj się, Pufciu.
Gotowy na rundkę ping-ponga, Piniek? Nie teraz, Kocurro. Leczę tę malutką najeżkę z obolałym kolcem. Niedługo powinno ci się polepszyć. Polepszyć? Naprawdę? Poruszaj się i sprawdź. Rany, tym okiem patrzysz w jedną stronę, a drugim patrzysz w inną. Najeżka może patrzeć oczami w różnych kierunkach w tym samym czasie. Uważaj, żeby jej nie przestraszyć, bo wtedy... Witaj, kapitanie. Ja tylko ćwiczyłem walkę mieczem. Paletką do ping-ponga? Kocurro przestraszył się, gdy najeżka się nadeła. Robię tak, gdy czuję się zagrożona. Dzięki tym kolcom duża ryba nie ma już ochoty mnie pożreć. No i dodatkowo kolce najeżki są okropnie trujące. Już dobrze, maleńka. Moje kolce mają się znacznie lepiej. Dzięki, Piniu. A więc czas wracać, Pufciu. Pa, pa. Ahoj! Tutaj jest. Doskonale, Piniu. Kolejny szczęśliwy pacjent. Kocurro, co to za wielka szara ryba zbliża się do Pufci? A, no to tylko rekin wielorybi. Pufciu, uważaj! Zrób jedną z tych swoich dziwnych sztuczek! O nie! Piniu, uruchom oktoalarm. Oktonauci na stanowiska. Moi drodzy, ta misja jest bardzo ryzykowna. Musimy uratować maleńką najeżkę i rekina, który właśnie ją połknął. Najeżki może i są malutkie, ale to jedne z najbardziej trujących zwierząt w oceanie. Jeżeli najeżka dostanie się do żołądka rekina, to zostanie strawiona, a trucizna się uwolni i spowoduje, że rekin zachoruje. Musimy ją wyciągnąć i to szybko. Dla dobra ich dwojga. Pinio, Kocurro, do pływaka! Lina? Jest. Rybopaczka? Jest. Co to takiego? Rybopaczka. Pociągasz za ten przewód i masz przy sobie przenośne akwarium. Więc najeżka jest bezpieczna w wodzie, a ty jesteś zabezpieczony przed jej trucizną. Doskonale, Kseniu. Oktonauci, do dzieła. Kocurro. Ty wpłyniesz do paszczy rekina. Złapiesz Pufcię i włożysz do rybopaczki. Dam wam specjalny sygnał. A my wyciągniemy cię liną. Tak, dla mnie to kaszka z mleczkiem. Widzę go. Płynie za tą ławicą krylu. Przygotuj rybopaczkę, Kocurro. Kocurro? Piniu, do steru. Już po ciebie płynę, Pufciu! Auć! Spokojnie, Pufciu. Zaraz przełożę cię do tej paczki. Ja ją mam, kolego. Dzięki! O! Płyń za tym rekinem, Piniu. Włącz turbo do ładowania, bo nam uciekną. Zestresowana najeżka ciągle nagłuwa wnętrze rekina. Nie! Znaczy, hej! Tu mówi wujek Kocurro. Zaraz pomogę ci się stąd wydostać. Masz tu trochę wody, żeby się popluskać. Nie ma się czym przejmować. Będziemy się tutaj wspaniale bawić. Serio? Tak, ponieważ wujek Kocurro zatańczy dla ciebie zabawny taniec o nazwie Spróbuj otworzyć te szczęki. Ze wszystkich sił. Sprawdź, czy w skrzelach nie ma wyjścia. A potem wracaj znowu do szczęk, starając się nie poślizgnąć na ślinie rekina. Naprawdę zabawne. Co teraz? Teraz? Czas na bajkę. Dawno, dawno temu wujek Kocurro i maleńka, słodka najeżka, czekali, aż przybędzie na ratunek wujek Barni i wujek Piniek. Trwało to całą wieczność.
Nadszedł czas na plan B. Kiedy rekin znów otworzy paszczę, to w nią wpłynę. Zapakuję na jeszkę i dam panu sygnał. Tak jest. A ja rzucę linę i wyciągnę was wszystkich. Gotowy? Gotowy, kapitanie. 3, 2, 1, skacz! Dasz sobie radę, Piniu. Patrz! Jest wujek Piniek! Spokojnie, Pufciu. Za chwilę cię... Kapitanie, użyj siły niedźwiedzia polarnego! Próbuję, ale on używa rekiniej siły zasysania! I jest tu Jaszek Barni! Jeśli będziemy się dłużej zsuwać, wpadniemy do żołądka. Złapcie się za skrzela. A ja lecę za Pufcią! Ciągle podążam za Pufcią! Wygląda na to, że rekin za chwilę będzie jadł swój obiad. To jest szansa dla nas. Wujek Kocurro cię stąd zabiera. Auć! Miau! Kapitanie, lina! Pufciu! Piniu! Oj, płynie prosto do przełyku! To go musiało zaboleć. Nie pozwólmy jej dotrzeć do żołądka. Trzymaj się, Pufciu! Musimy ją szybko ściągnąć do wody. Rekinowi wcale nie podobają się nakłucia Pufci. W ogóle nie mogę jej dosięgnąć. Spróbuj się złapać mnie. Mam cię. Niedobrze. Piniu, uruchom rybopaczkę! I ma! Kapitanie! Wybacz, że nie zostaniemy na obiad. Gdzie oni są? Płyń sobie za krylem, jeśli chcesz. I tak mnie nie zrzucisz. Podskakuj w stronę otworu gębowego! Muszę dotrzeć do jego szczęk, kiedy je otworzy! Teraz! Kocurro! Dzięki za przejażdżkę, rekinku. Ale tutaj jest nasz przystanek. Jak Kocurro! Musisz pamiętać, żeby uważać na bardzo duże ryby. Będę mieć oko i oko na nie wszystkie.